Jak dobrze wiecie z pierwszego naszego odcinka, jeżeli nie oglądaliście, no to sobie obejrzyjcie. Jesteśmy na etapie serwisowania Gladiusa w ISM-ie i w planach mamy grzane maneteczki, które już są założone, ale jeszcze trzeba je będzie podłączać do końca. Mamy gniazdko zapalniczki i mamy przeinwestowanie Gladiusa, czyli założenie przewodów hamulcowych. W stalowym oplocie. Tak jest. I ten odcinek będzie poświęcony właściwie temu procederowi i będzie to odcinek pewnie podzielony na dwie sekcje, przynajmniej, no wy tego nie będziecie widzieć, ale dla nas to będzie proces, który będzie trwał, ponieważ te przewody trzeba zdjąć, zawieść, tak, dorobić. Ale tutaj jeszcze z tego względu dłużej nam się zejdzie, bo mamy tutaj system z układem ABS, a wiadomo, jest tutaj bardziej to skomplikowane, bo jest pompa ABS-u, jest dużo więcej przewodów po prostu, których trzeba je wymienić. Także oglądajcie i bądźcie cierpliwi. Zdejmiemy sobie to szybkę, ona jest tylko przyłapana na śrubeczkach, bo i tak ostatnio demontowaliśmy. Widzę, że praca w serwisie to jest ciągłe załóż, zdejmij, no, załóż, zdejmij. Zamontowałem ją po prostu, żeby była w komplecie. No bo tu się dużo dzieje, my też jesteśmy u was w serwisie raz. A tu musimy mieć dostęp, bo tutaj o, już ładnie widać kawałek naszego starego gumowego przewodu. Gumiaczek i to jeszcze z tym, robaczkiem z sezonu. No w serwisie dzieje się dużo rzeczy, my jesteśmy raz w tygodniu, więc jakby nasz Gladius pada i spada, jakby tutaj trzeba go raz na jakiś czas tutaj z powrotem przygotować do kręcenia filmu, więc nie jest to takie łatwe, więc tak utrudniamy pracę w ISM-ie trochę, także sorry. No i pierwszy etap, musimy się pozbyć płynu hamulcowego z całego układu, czyli musimy go za pomocą odcisarki podciśnieniowej, którą mamy już tu przygotowaną, już pokazywaliśmy w tamtym sezonie przy okazji wymiany płynu hamulcowego, jak to tak działa. Tak jest, piękna sprawa. Odsysamy sobie cały z odpowietrzniczków po tym na dole, żeby jak najwięcej wyssać tego płynu, że jak będziemy odkręcać, żeby nam po prostu to się nie sączyło. I ważne jest to, tak, że płyn jest tak, dosyć agresywny. Warto powiedzieć, że płyn jest agresywny i z elementami z tworzyw sztucznych, plastików. Trzeba uważać na to, bo jeśli nam pocieknie, no to trzeba to szybko zmyć i zneutralizować, żeby nie zadziałało to jakoś. Także nasi drodzy oglądający, jeżeli macie jakiś drobny wyciek z układu hamulcowego, to pamiętajcie, że albo potem... Albo nawet przy wymianie płynu, jeśli tak, ktoś sobie sam robi czy coś, no to trzeba uważać na to, żeby to odtłuścić potem ładnie. Nie oblizywać rąk. Bo na drugi dzień może się okazać, że nie mamy lakieru na i telefon do lakiernika następny jest. I opowiedz nam, co tu widać, bo normalnie zdejmując pokrywkę z tego tak zwanego słoika, ja tam nie widzę takiej gumowej części. Jest uszczeleczka, która zapobiega po prostu przedostawaniu się wilgoci do płynu hamulcowego. Widać, że tutaj na górze zebrała się wilgoć. Mhm. Płyn jest też higroskopijny, czyli zgadza się. Płyn bardzo mocno ciągnie wodę z powietrza. I nawet jeżeli byśmy zostawili teraz ten otwarty zbiorniczek na wieczór, to prawdopodobnie on by z powietrza ciągnął tyle wody, że już by był gotowy zgadza do wymiany. Zgadza się, zgadza się. No my w tamtym roku wymieniliśmy płyn, no widać po sezonie, jak to wygląda. Ładnie, czyściutko. Pięknie jest. Także ten płyn jeszcze praktycznie na rok czasu powinien dać radę, bo zalecana jest wymiana co dwa lata. Kurczę, znowu poszliśmy. Ale to też nie zawsze się potwierdza. My mamy akurat przyrząd taki elektroniczny do sprawdzania tego płynu, bo jeśli ktoś motocykl zimuje pod chmurką tak zwaną na dworze, także to ten płyn nawet co sezon jest praktycznie do wymiany, bo wiadomo, on ten wilgoć pobiera z otoczenia. Tak. To ja mam jeszcze pytanie nieśmiałe. To może zobaczymy jak po roku, jaka jest jakość płynu? Możemy zobaczyć, jak możemy po roku stania? Zobaczyć. Tak po prostu dla zabawy, żebyśmy to wiedzieli o ile po 5000 km, co się dzieje z płynem hamulcowym? Jaka jest jego zawartość wody? Z tą zawartością wody historia jest też taka, że musicie być świadomi tego, że jeżeli płyn będzie zawierał dużo wody, to ponieważ klocki i hamulce bardzo mocno się nagrzewają w czasie hamowania, jego wydajność i skuteczność hamowania spada, ponieważ on się zaczyna gotować. Ten płyn po prostu przestaje... Zgadza się. Po prostu jest szybsza temperatura wrzenia. Tak. No to uwaga, uwaga. Mamy przyrządnik, mamy na zielono i zaraz zobaczymy, co się dzieje. 2%, czyli niby jeszcze jest w skali ok. Mhm, ale już trochę już pociągnął, nie? Można byłoby się pokusić o wymianę. No. Proszę bardzo. Jeśli ktoś by miał... Chciałby mieć 100% nowy płyn. No. Jak ktoś dużo jeździ po torze... Także widać już połowa zużycia już jest przez ten rok czasu. Czyli zgadzałoby się, że na 2 lata i... Tak, tak. Po temacie. Potwierdza się teoria. Jak ktoś dużo toruje i zależy mu na tym, żeby płyn był bardzo sprawny, to lepiej, żeby... Co rok czasu najlepiej. Nie? Jeśli nie mamy takiego urządzenia, no to wiadomo, utrudniona jest praca, no bo wyssać potem z całej przewodów, tym bardziej, że pompa hamulcowa jest z tyłu
pod siedzeniem w motocyklu, no to wystać z tej pompy ze wszystkiego, no to ciężko. Bardzo ciężko. A taka odcysareczka bardzo nam ułatwia pracę. Teraz druga strona. Porobili aż dwie tarcze w Gladiusie, nie wiadomo po co. Nie, no po to, żeby lepiej hamował, także to... Niektórzy nie rozumieją naszych żartów, także informujemy, że my w Strasie Filmów dużo żartujemy. Będziemy mieli pneumatyczny układ hamulcowy zaraz. A już teraz nie pojeździł. No, pojechał, ale prosto na izbę przyjęć, bo już hamowania nie było w ogóle. Zgadza się. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie dobrze odpowietrzonego układu, bo każdy bąbelek powietrza spowoduje, że układ będzie działał dużo mniej sprawnie. Także jest dużo wrogów hamulców, bo zużycie zarówno tarcz, jak i klocków, jakość tarcz i klocków, plus do tego jeszcze mamy wodę, bo sam płyn ma właściwości higroskopijne i ciągnie wodę, plus do tego jeszcze można go zapowietrzyć, rany Boga. Najważniejszy układ w motocyklu okazuje się bardzo wrażliwy na właściwie wszystkie zmiany i atmosferyczne, i jakby zużycie. Że pamiętajcie, że hamulce to jest najistotniejszy element w pojeździe. Zawsze. Śruby też będziemy mieli nowe w zestawie, zawsze z przewodami hamulcowymi są też w zestawie śruby. I tutaj warto w pompę sobie włożyć kawałek papierku czy szmatki, żeby po prostu to, co będzie wyciekało, żeby nam wsiąkało. Nie kapało gdzieś po motocyklu. Nic się nie powinno dziać. Tak samo tu w przewód hamulcowy też można sobie włożyć, co będzie nam miało wycieknąć, po prostu wsiąknie sobie. Ja jeszcze zgarnę nadmiar z góry, żeby nam ten piękny czarny zbiorniczek nadal był czarny. Kiedy zacznie ten płyn przenikać i wchodzić w reakcję z tym zbiorniczkiem, to będzie wyglądał jak spuchnięty parch. Dobra, i musimy sobie po prostu teraz przewodzik nasz wyciągnąć z tych przelotek tutaj oczek, w których jest poprowadzony. No, a potem napotykamy na kolejne po prostu przykręcane do ramy uchwyty. No, wszystko trzeba po kolei odkręcać, rozkręcać i demontować. Będę robił za uchwyt, nie ma problemu, przynajmniej coś się przydam. Tutaj w tym miejscu akurat on już jest łączony pod zbiornikiem ze stalowym elementem, no ale tu on nie jest skręcany w tym miejscu, nie ma możliwości rozłączenia, także musimy iść dalej i szukać po prostu, gdzie jest przykręcany i cały ten element wymienić. No bo jeśli będziemy mieli nowy przewód w stalowym oplocie, no to nie ma opcji połączenia go z tym starym stalowym przewodem. Także nie będzie tanio. Dopiero po demontażu i po oględzinach człowieka, który się zajmuje dorabianiem, będzie jak wycena, no, tak. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Ja słyszałem, taka legenda miejska, za czym się sprawdzi, że tak naprawdę najdroższe są końcówki i te łączenia. Sam przewód z siebie nie ma jakiejś najwyższej wartości. Przewód to po prostu z rolki, z metra jest docinany. Także. Także ilość odcinków ma znaczenie, bo każdy z odcinków, jak historia mówi, ma dwa końce. Zgadza się. No i robocizna, wiadomo, też pewnie kosztuje, zakucie tych końcówek też, docięcie, wszystko. Tak jest. Tyle, tutaj reszta nam wchodzi już pod zbiornik motocykla, także musimy podnieść zbiornik i zobaczyć, co dalej. To uwaga, lecimy. Nie, może nawet zbiornikiem. Podwiesimy go? Zrobimy w ten sposób, że go zdemontujemy całkowicie, bo te przewody idą dalej tutaj. O, pompa ABS-u tutaj się znajduje pod siedzeniem, jak wspomniałem. Będziemy musieli zdemontować ten plasticzek, żeby tam dostać się do przewodów hamulcowych. Także najwygodniej będzie nam po prostu zbiornik paliwa zdemontować całkowicie. O, dobra. Tam jest trochę paliwa jeszcze z sezonu, także... A to nie szkodzi. Przygotujemy sobie... Gdybym wiedział, to bym wyjeździł do końca, no. Przygotujemy sobie na niego miejsce. A przy okazji paliwa, co myślicie o stabilizatorach do paliwa? Ja na zimę, jak ktoś na przykład no nie będzie używał motocykla przez, nie wiem, okres pół roku albo kilku miesięcy, to są w ofercie różne takie stabilizatory do paliwa. Bo paliwo będzie się starzeć, no, czas upłynie, a oktany będą pewnie trochę tam się zmniejszać. Wiadomo, teraz jakość paliwa różna jest, że tak powiem, wiem z doświadczenia, także czasami po roku czasu to paliwo zupełnie nie nadaje się do jazdy. W ogóle traci ten swój aromat, że tak powiem, tego świeżego paliwa. Także podejrzewam, że dobra to jest opcja. Dobra. Nie testowałem osobiście, ale może to być całkiem fajny patent.
torebeczka. Jest tylko jedna? Tak. Podnosimy sobie go. Musimy odpiąć teraz kabelki. O, i tutaj widać dwa główne przewody. I są stalowe. Od przedniego układu, które wędrują nam do pompy ABS-u. Sporo tych przewodów, proszę pana. Dopiero jak zdemontujemy, no to zobaczymy, czy zostawiamy, no bo teoretycznie tutaj jest stalowy przewód. Tylko żeby dało się go połączyć. W sensie tak, to jest teoretycznie problem. Nie musielibyśmy wymieniać, ale jeśli nie będzie tam możliwości łączenia, no to polecimy całość. Tak, dokładnie tak. Mniej końcówek będzie, może będzie taniej. O, tutaj w tym miejscu widać akurat ten przewód jest od zacisków. On tutaj wychodzi sobie z dołu, też przechodzi nam koło główki ramy i w tym miejscu akurat jest skręcany. Czyli tutaj teoretycznie moglibyśmy ten jeden zostawić, ale ten drugi już tam nie jest skręcany, ten dolny. No ale to dopiero jak zdemontujemy całość, to będziemy mieć na to lepszy pogląd. Trzeba uważać na wszystkie tego typu te spineczki plastikowe, no bo one lubią się uszkadzać. Jakby motocykl 2013 rocznik, one całe życie na dworzu były, więc... Tak, i to wszystko przy silniku w wysokiej temperaturze to się nagrzewa, także ten plastik, wiadomo, traci swoje właściwości. Jest. Utleniony jest już na maksa, więc w starszych pojazdach trzeba mieć na uwadze, że one spokojnie mogą popękać. Ważne jest tak, znowu będę cały czas rekomendował robienie wszystkich tego typu akcji w zimę, ponieważ zamówienie takiej spinki myślę, że nie stanowi problemu, natomiast czas dotarcia takiej spinki do serwisu to jest co najmniej kilka dni, a może nawet i tydzień. Więc lepiej robić to wszystko spokojnie. Zdejmiemy sobie osłonkę od pompy ABS-u. Zobaczymy, co tam więcej widać. Cyk. O, już widać. Tu akurat to jest tył. A przód nam wchodzi tutaj. Obok. Tylko ważna rzecz jest, żeby trzeba mieć specjalny klucz do odkręcania przewodów hamulcowych. Już pokazuję, jak to wygląda w tym przypadku. Tam jest dziesiątka. Taki nietypowy klucz. Wow. Oczkowy z takim nacięciem. Tak, żeby przewód tylko przeszedł. Tak, bo zwykłym płaskim kluczem często jest tak, że nie da się odkręcić tej śruby, ona się po prostu obrabia i potem już jest problem całkiem z odkręceniem. No jeśli wymieniamy te przewody, no to i tak będzie nowy przewód, no to wiadomo, będzie nowa śruba, nie? Ale dokręcić ale jeśli chcemy zostawić stary, dokręcić, no to już potem jest problem z dokręceniem. Także taki klucz do przewodów hamulcowych, podstawa. Jest nacięcie, zwykły oczkowy klucz z nacięciem, tylko że on jest grubszy tutaj po prostu, żeby była większa powierzchnia styku. I można go przełożyć przez przewód. Odchylimy kosteczkę. Włożyć przez przewód po prostu jest możliwość wtedy dobrego chwytu i odkręcenia tej nakrętki. Tutaj nigdy to nie było odkręcane, nie jest jakoś... Bo w niektórych motocyklach, jeśli są już bardziej wiekowe, że tak powiem, ktoś dużo jeździ zimą, nie myje tego, no to wiadomo, ta pompa znajduje się przy tylnym kole. Jeśli tu jest to skorodowane, ubrudzone, no to czasami jest duży problem z odkręceniem. A tutaj bez użycia większej siły elegancko nam to się odkręciło. Ale to też ważne, żeby jak ktoś to dokręca potem, to też żeby był świadomy tego, że nie jest to na wieki wieków amen, tylko że to jest element wymienny i że trzeba to jednak robić z odpowiednią siłą. Na pewno jeśli odkręcimy, tam jakiś płyn się pojawi, także szmatka zabezpieczamy, żeby to miało gdzie sobie wsiąknąć, nie leciało nam na różne podzespoły motocykla. Zapatrzenie na ręce do pota. 300%. A z kamerą to będzie i 500. O, już mamy go uwolnionego w tej chwili. No i ten odcinek będziemy musieli cały wymienić, no bo tutaj nie jest łączony, nie? Czyli cały ten przewodzik pójdzie w oplocie. Także przy demontażu, no wiadomo, trzeba go troszkę popodginać, żeby nam to wyszło.
chcecie. No pytanie, czy nie można go... Wyciągniemy sobie go tu. Ciachnąć. Można, można go ciachnąć, no i bo on i tak czy... jest... Tak, nie, czy nie będzie to jest prostsze. Element, który wymieniamy, no. Według wszystkich, że tak powiem, no. Serwisowych, wytycznych, jeśli wymieniamy przewody co 4 lata, no to już jest element... Zużyty. Dawno zużyty do wymiany. To go ciachnijmy. Ale głównie z tego względu, no, że przez ten odcinek, tak. Że no. Mamy tutaj... Mhm. Gumowy odcinek. I żeby wymienić ten odcinek, trzeba wymienić całość. Zgadza się, no bo tutaj nie jest to łączone, jest tylko gumeczka, ale tu jest zakute fabrycznie. Podejmujemy decyzję o amputacji. Ty masz tyle siły, człowieku. I mamy całość. Przewód numer jeden. Przewód numer jeden, tak. Od pompy przedniego hamulca do pompy ABS-u. Tak to wygląda. I ze względu na to właśnie, jak rozmawialiśmy, że nie ma on możliwości fabrycznie odkręcenia i skręcenia... Tak, bo tak to moglibyśmy sobie wymienić tylko ten odcinek gumowy. Tutaj jest przyklejone to. Mhm. Ale tu nie ma żadnej pod tym śruby, także to jest zakute fabrycznie. Mhm. No i niestety musimy wymienić cały. Ale nawet producenci niektórzy, tak jak Hel, raczej firma, to jeśli oni są zestawy już dedykowane, to też oni dają już całość. Po prostu w zestawie całość. Także ten jest tak. Do wyprucia wtedy. Im mniej łączeń, tym lepiej też dla samego na pewno jakości działania. Odkładamy, bo musimy go zawieść. Ten przewodzik mamy. Teraz przystępujemy do wymiany tych przewodów od zacisków hamulcowych, które biegną tak samo. Od zacisków do pompy ABS-u i z pompy ABS-u to wraca nam do pompy hamulcowej. Tak, ja myślę, że wielu osobom przewody hamulcowe kojarzą się z takim krótkim odcinkiem do pompy i z pompy, tak. Ale nie w przypadku, kiedy jest ABS. Zgadza się. I ABS zmienia wszystko. A zazwyczaj ABS w japońskich motocyklach właśnie Suzuki na przykład w V-Stromie, czy innych modelach jakichś GSX-ach to jest umieszczony właśnie albo pod zbiornikiem, albo tutaj z tyłu w części motocykla, czyli te wszystkie przewody od przednich zacisków lecą sobie na tył. Chciałem, no bo jeśli jest z tyłu, no to wiadomo, to tutaj wędruje nam tylko na krótszych odcinkach. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę, jak blisko głowicy biegnie przewód hamulcowy, a co się wiąże z tym, że nie tylko spinka jest narażona na bardzo wysoką temperaturę, ale i płyn hamulcowy. Dokładnie, on cały czas jest gotowany przez silnik tak naprawdę. No tutaj temperatura, no to dochodzi na pewno w okolicach 100 stopni. Więc jakość płynu hamulcowego nawet powyżej. Kolosalne znaczenie, ponieważ on cały czas jest zagotowany. Czyli wymiana płynu co rok czasu to nie jest wcale zły pomysł. Prawda? No. Zobaczcie, jak biegną przewody hamulcowe w waszych motocyklach, bo może się okazać, że na przykład w moim poprzednim motocyklu przewód hamulcowy biegł równolegle na wahaczu do tłumika. W odległości od tłumika paru centymetrów. Tak samo wysoka temperatura masakra. Cały czas. No. Ten uchwycik w zestawie będzie nowy, już typowo dedykowany do przewodu w stalowym oplocie, także możemy też sobie go całkiem zdemontować. Śrubeczka na swoje miejsce wraca. Jeszcze możemy o tym, o trójniku powiedzieć kilka słów. Bo no, trójnik tutaj akurat mamy schowany za dolną półkę, za główko ramy. Idea trójnika jest taka, że jedzie jeden przewód do pompy, która jest na konsoli i jeden przewód rozdziela płyn hamulcowy na dwie tarcze z przodu. W związku z tym moje pory wszystkie będzie widać. I włosy w uszach. Dobra. W związku z tym jest to idea, która jest bardziej, jak ładnie powiedzieć, ładniejsza. W sensie bo gdybyśmy poprowadzili dwa przewody z pompy bezpośrednio do tarcz hamulcowych, to byłoby to spoko, moim zdaniem. W sensie, tak, często nawet tak się robi w motocyklach bardziej sportowych. Wtedy ta siła teoretycznie jest równomiernie rozkładana na obydwa zaciski. Ale dużo producentów fabrycznie robi tak, że jest przewód do jednego zacisku i po prostu potem od tego idzie sobie na drugą stronę i też to funkcjonuje. Robi robotę. Bez problemu, zgadza się. I pytanie, co robimy? Bo stoimy teraz przed wyborem. No, jak będziemy mieli zdemontowaną już całość, no to wtedy będziemy podejmować te decyzje. Co będzie ładniej wyglądało? Raczej wydaje mi się, że wygra. Wygląd. No wygląd raczej, no bo ta siła hamowania to jest na tej zasadzie, że nie odczujemy tego. To jest takie różnice, że one nie są odczuwalne w motocyklach takich użytkowych. To nie jest olimpiada.
jak my. Matka. Właśnie też przygotowałem się. No tu coś może polecieć, ale nie za wiele. O, odsysarka zrobiła robotę. Zgadza się. O, i tutaj już mamy dostęp do drugiego łączenia. I tutaj ten odcineczek też krótki nam wyjdzie, bo tu jest taki on fikuśny, bo przechodzi przez to główkę. Bardzo zawija i a wiadomo, tu pracuje. Zawieszenie pracuje, skręt lewo-prawo, czyli żeby ten przewód nam się nie przerwał, nie zagiął. Mhm. Także on musi tutaj być ładnie ułożony, akurat tu jest stalowy. Stalowy, ładnie przy ramie ułożony element. Dobra. Też go trzeba przytrzymać. Kręcamy i to już nam wyjdzie. A tutaj akurat mamy na klucz. Okej. Taki elemencik. Taki. Tak, i tu mamy też kawałek taki elastyczny na gumowym odcinku. To sobie musimy zachować, bo to będzie do kabelka od czujnika. No a to będzie już w całości raczej do wymiany. Już nie będzie tych niepotrzebnych łączeń, tylko pójdzie w całości ładnie ułożony w stalowym oplocie. Przewodzik. Czyli drugi do kolekcji. Drugi do kolekcji. No i zostają już nam tylko tutaj te całkiem już gumowe odcinki od zacisków hamulcowych. I tutaj na pewno przy zacisku coś może. To i temperatura zacisku od tarczy. Tutaj to jest ten wrażliwy punkt, który często dostaje niestety po tyłku, bo nie dość, że woda, piach, tak. Kurz. Tutaj trzeba zabezpieczyć to. To będzie motocykl stał trochę czasu, zanim przyjdą nowe, żeby tu nic się nie dostało. Także kawałek papierku. No, mamy obydwa wężyki. I przód już mamy pozbawiony przewodzików hamulcowych. Tak, to co jest istotne i warto było tu podejść z kamerą na chwilkę, to jest to, że jeżeli będziemy montować przewody w stalowym oplocie, to one będą miały zupełnie inną średnicę, bo one będą dużo cieńsze i te wszystkie spineczki montażowe mogą się okazać dla nas mniej istotne, bo będziemy musieli pewnie wykorzystać inne lub po prostu skorzystać. Tak, tam w zestawie przewodów to są dedykowane specjalne obejmy i mocowania do tych przewodów. Okej, bo te stare będą po prostu za dużej średnicy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, tak. O, i został nam tylko ten jeszcze stalowy, który idzie też tutaj do pompy hamulcowej. Ale ponieważ można go skręcić? Można byłoby go zostawić, a my sobie już wedle uznania. No, tak. Można go zostawić, można go wymienić. Jego i tak tutaj na estetykę to nie wpłynie, bo on i tak jest schowany za ramo, także widać go nie jest. Tu z tyłu też raczej też go nie jest widać, bo też jest pod osunkami. No i można teraz przystępować do układu tylnego hamulca. Dobra, odsysamy tylny układ. Pompa jest jedna do obydwu układów, ale one tak jakby nie są połączone ze sobą, te płyny. Także to można oddzielnie odsysać. Nie tak, że jak przód, to tylny płyn nam przedostanie się do przedniego. To wygodne. To jest w jednej pompie, ale tam są dwa obiegi. To wygodne, bo wtedy nawet jeżeli jeden z naszych układów jest słabej jakości, to drugi ma szansę zadziałać. Zgadza się. No to względy bezpieczeństwa. Czyli zobaczcie, jak ważne jest to, żeby ten układ był szczelny, żeby to wszystko działało poprawnie, ponieważ średnica tych przewodów jest na tyle niewielka, że ciśnienie tak, to klamki jest precyzyjne. Tak, i ciśnienie z dźwigni nożnej, tak zwanego pedału hamulca, wtłacza ten płyn do zacisku. Jeśli mamy stary płyn, jest jakieś zanieczyszczenie, jakaś grudka czy coś, no to potrafi nam zapchać i już wtedy już pompa jest do regeneracji lub do wymiany w skrajnych przypadkach. Mm-hmm. Też tak się zdarza. Można odpowietrzać w nieskończoność, a i tak nie ma rezultatu. Mm-hmm. No i mechaniczne uszkodzenie pompy, jakby też, jeżeli pompa, tłoczysko nie pracuje poprawnie, to się okazuje, że nie jest w stanie tego płynu przecisnąć przez te przewody i znowu hamulce nie działają. No, mega, mega istotny temat. To co, ten też sobie demontujemy, czy go zostawiamy w końcu? Proszę pana, rżnij pan. Także ja jestem za tym, żeby jak już robimy, to robimy wszystko po całości, tu jest na bogato. Jeszcze. Jak przeinwestować Gladiusa, to tak. Tu jest jeszcze. Żeby było konkretnie, żeby nie miał wątpliwości.
Ale chcesz powiedzieć, że Gladius nie jest skomplikowany? Tak średnio. Średnio skomplikowany. Dobra, czyli zdemontujemy sobie te od tyłu i wtedy będziemy mieli dostęp tam do góry, żeby to odpiąć. Jak grzane manetki były montowane, to ja się dziwiłem, że trzeba zdjąć boczki, a teraz jak przewody są hamulcowe demontowane, to trzeba zdjąć, właściwie rozebrać. Zgadza się. Pół motocykla. Fajne, nie? Udało się. Tak? Udało. O, bo chciałem. Taki, o kurczę. Taki haczyczek. O, i tutaj też jest element łączony. Czyli ten kawałek można też teoretycznie byłoby zostawić. Mhm. Bo tu mamy tylko ten kawałeczek, gumiaczka. Zostań. Czyli to mamy tył. Do kolekcji. To na kubkę od tylnego układu. Dobra, ja drugą kubkę robię. Jak źle to zabrzmiało, sorry. Także czasami lepiej rozebrać więcej, mieć lepszy dostęp, a nie bawić się. Także jest troszeczkę zabawy, nie? Na cały dzień roboty taka wymiana przewodów jak najbardziej. Jeśli ktoś chce to ładnie poukładać, no jeszcze odpowietrzenie potem wiadomo, no to się schodzi. Skrzyneczka na akumulator. Raz połączona z błotnikiem. Jeśli ten błotnik byłby, czasami jest tak, że jest przykręcany, no to by było łatwiej, duże ułatwienie. A tutaj niestety utrudnili nam. No i teraz ale będzie... Ale teraz to w ogóle na rozmowa jest. Teraz jest super dojście. Jak widzicie, tego miejsca jest naprawdę mało i dostęp klucza... Tak, żeby nie uszkodzić tutaj tego kabla. No i teraz możemy sobie trochę od tyłu włożyć rękę i mamy dobre dojście, żeby to poluzować. Do kolekcji? Czekaj, bo z niego jeszcze. Dobra. Wysączyło się trochę. Teraz go zabezpieczymy. Od razu, jeśli gdzieś nam kapnie troszkę tego płynu, to trzeba wycierać. Trofeum normalnie. Panie Tomaszu? Tak, i jeszcze tutaj ten. I ten jest, to jest przód cały czas. Tu są, to jest to przód, są, to są tak, przody. To jest wszystko przód. Są przody, moi drodzy. A to jest na razie tył, a to jest drugi tył. To jest drugi tył. I z tyłu mamy tyle. No. To jest tył. Tylko te dwa odcinki. A to jest przód. Szok w trampkach. Także Gladius troszeczkę rozbebeszony. Troszkę. Przód i tył. No ale mogliście sobie obejrzeć pompę ABS. Tak, w którym miejscu jest, jak wygląda. Nie jest to takie małe urządzonko. Co tam do niej jest podłączone. Proszę Państwa. I to jest ten moment, w którym chyba musimy zaprzestać prac na chwilę, bo te przewody będą musiały pojechać do instytucji, która na wymiar dorobi takie same. Tak, na wzór. Wtedy jest najlepiej, jeśli ktoś ma te stare przewody, wtedy widzi po prostu co, jak, gdzie ma być zakute, jak końcówka, pod jakim kątem wygięta. Także to jest najfajniej, bo te nawet jeśli mamy zestawy dedykowane, to nie zawsze one 100% tak fajnie pasują. A jak ktoś ma stare na wzór, no to wiadomo, że będzie dokładnie to, co potrzeba. Tak, jest dokładnie to, co potrzeba. A jeśli chcemy też jakieś sobie zrobić pod własnym kątem. No choćby dwa przewody od pompy. Tak, jakieś zmiany pod własnym kątem, no to wtedy konsultujemy się z człowiekiem i on nam robi po prostu to, co chcemy. A jeśli kupujemy gotowca, no to jest tak, jak jest. No. Nic nie zrobisz. Nie mamy na to wpływu. To na tym etapie musimy zrobić pauzę i widzimy się pewnie za 3 sekundy. Już mamy cały zestawik, także będziemy działać. Dlaczego to jest takie drogie? Dlaczego montaż stalowego oplotu może kosztować za dużo? Dlatego, że jest układ ABS. Tak, no i dochodzi nam drugie tyle praktycznie długości tych przewodów, no bo mamy pompę ABS-u, która się znajduje w tylnej części motocykla, no i przewody sobie wracają, idą znaczy do pompy i wracają sobie, czyli dodatkowe metry dochodzą. I dodatkowe, jak to ładnie się końcówki. Mówi, końcówki, bo końcówki tak naprawdę chyba robią cenę.
Plus do tego dochodzi nam taki elegancki trójniczek. Widzę, no że... tutaj to akurat zrobiliśmy tuning tak zwany, czyli poprawiamy trochę fabrykę, czyli zrobimy krótsze te przewody, bo fabrycznie one sobie troszkę tam wędrują dłuższą drogą, a my zrobimy po prostu, żeby to było. Dzięki temu też poprawi się troszeczkę pewnie ten jakość tego hamulca. Czy masz jakąś radę dla tych, którzy by chcieli zamówić sobie przewody w całym oplocie? Czego unikać? Na co zwracać uwagę? No przede wszystkim jakość dobrych przewodów. My akurat idziemy tutaj w najlepszą markę, czyli Goodrich. Proszę bardzo. Dlaczego najlepszą? Bo która słowo, stosowana ja jest no, w motorsporcie, czyli tam musi być okay. najwyższa jakość. Okej. Okay. I są dwa rodzaje chyba tych końcówek. Zaciskane i skręcane. I my tu mamy zaciskane, nie mamy skręcane. Tak, tutaj jest zaciskane, zakuwane specjalną prasą, także tutaj nie ma szansy, że coś nam pocieknie, coś się rozszczelni. No dobra, czyli zamieniamy tego pająka z tyłu. Tak, no to jest akurat tylny zestaw oryginalnych, a my będziemy mieli tylko dwa takie przewodziki i sobie już je ułożymy troszeczkę inaczej, żeby nam ładnie, estetycznie też to wyglądało. O, to ja łobuz rozrabiam już. Tak samo z przodu, tylko będziemy mieli też takiego fajnego pajączka. A mieliśmy... A fabrycznie to było coś takiego. Coś takiego, czyli tu jedno łączenie, tu drugie łączenie. A teraz będziemy mieli tylko jeden z trójniczkiem. I dodatkowo jeszcze było to. To był nasz zestaw naprzód. No, czyli uprościliśmy mocno? Uprościliśmy troszeczkę, tak. Okay. No i też ładniej będzie to wyglądało. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że stalowy oplot poprawia jakość hamowania, to szybkie wyjaśnienie. Tak naprawdę to, co się zmienia, to to, że ciśnienie płynu hamulcowego nie idzie, tak jak w przypadku gumowego przewodu. Tak, tutaj eliminujemy starego. Wszystkie, tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyeliminować wszystkie gumowe przewody, które po prostu pracują podczas temperatury, rozprężają się. Tak. Tak, a guma, jak dobrze wiecie, po prostu się starzeje, tlenia, no traci i swoje właściwości. Przede wszystkim też według serwisówki te przewody hamulcowe, serwisówka zaleca co 4 lata wymianę. Ta-da. A na stalowy przewód raczej nie będziemy się skarżyć, że czas minął i że trzeba go wymienić po raz Zgadza kolejny. Się. Więc zostanie na Gladiusie do końca jego dni. Więc hamowanie będzie miało skuteczność taką samą, natomiast powtarzalność tego hamowania i dozowalność klamki będzie odrobinę bardziej responsywna, jak to ładnie powiedzieć, albo powtarzalna. Bo w gumowym przewodzie właśnie mocno pracując, w pewnym momencie hamulec staje się trochę bardziej wiotki, trzeba z czasem, kiedy ten płyn się rozgrzeje, używać więcej siły, no i jest to upierdliwe. Także chcemy to wyeliminować, a poza tym jest najważniejszy układ w motocyklu. Nie ma nic ważniejszego w motocyklu, możecie biegów nie wrzucać, możecie kopcić na czarno, chociaż ekolodzy was pewnie zastrzelą. Ale układ hamulcowy jest najważniejszym układem motocyklu, więc w niego inwestujemy najbardziej. A potem jeszcze gumy ewentualnie, bo jak się już gumy nie trzymają asfaltu, to też się robi problem. Tak jest, przyczepność też musi być. Po tym przy długim wstępie chyba poprosimy Tomka o rozpoczęcie czynności. Tak, czyli działamy. Najpierw sobie zaczniemy może od przodu. Tutaj pod główką ramy mamy fabryczny gwint. Otworek i ten trójniczek będzie sobie tutaj wychodził. Wow. I na dwa zaciski, czyli nie będziemy mieli tych dodatkowych takich dziwnych. Widzę, że razem z zestawem przyszły nowe śruby, nowe podkładki miedziane. Tak, śruby cały to jest zawsze w zestawie, zgadza się. No, te uszczelki to one są jednorazowe, te podkładeczki miedziane, czyli za każdym odkręceniem tej śruby powinno się je wymieniać. Śrubeczki ze stali nierdzewnej. Także tutaj nic się z nimi nie będzie działo, od warunków atmosferycznych. No i tutaj jakby też ważna rzecz. Przy kole panuje. Bo fabrycznie to są zazwyczaj tylko ocynkowane albo anodowane, także po czasie coś się z nimi czasami dzieje. I tutaj wiadomo będą takie trzymające fajne obejmy, które też tam w zestawie zawsze Goodrich nam daje. No też trzeba pamiętać, że to zawieszenie będzie pracować, że ten... Tak, dlatego tutaj musi być zapas tych przewodów, no bo skok zawieszenia trzeba brać pod uwagę, żeby ten przewód po prostu nam się nie urwał. Bo jeśli się odkręci manetkę, to wiadomo, widelec wyjdzie nam do góry, przy hamowaniu dobije. Także musi to być wzięte pod uwagę. Dla osób, które lubią kolory, też warto wspomnieć, że te przewody można sobie zamawiać dosyć dużym spektrum kolorów. Tak, tam jest dosyć duża paleta, no można sobie...
końcówki też. Tak. No jest trochę zabawy, żeby to ładnie sobie poukładać sensownie, tak żeby... No tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek i... Ładnie to pracowało. Tak. I pochowane było. Jakby tutaj praca nie tylko odtwórcza, ale również twórcza. Z tyłu od tylnego cylindra blisko jest kolektor wydechowy, także troszeczkę teraz tak sobie poprowadzimy, żeby to oddalić, żeby nie były narażone na tą temperaturę. A tutaj przy pompie mamy wszystkie zdemontowane. Ja sobie opisałem, co jest co, żebym wiedział teraz, gdzie podłączyć. Kawał pompy. Teraz chyba ABS-y mają mniejsze pompy. No, teraz jest połowę mniejsza praktycznie ta pompa ABS. Już technika idzie naprzód. Tu jeszcze będzie mocowany. Tu akurat będzie... Jest takie miejsce, ale to dobrze, bo to na tym nam zależało, żeby to po prostu było schowane. Nie sterczało nam gdzieś tutaj, tak jak fabrycznie był ten przewód, to będzie widać na filmiku, można będzie sobie porównać, że tu po prostu był taki kwadrat duży, metalowy, który nam tutaj sobie sterczał nad chłodnicą. A my sobie zrobimy, chłodnica będzie odkryta i tutaj będzie ładnie trójniczek przykręcony do ramy. Tu też zaraz będziemy mogli sobie skręcać i drugi przewód od przedniego układu, czyli pompa hamulcowa do pompy ABS-u. Tutaj wychodzi na wszystko jak fabryka, tylko zamiast gumiaczka mamy już w stalowym oplocie. Ale faktycznie Goodrich użył tych samych elementów. Tak, oni mają, tak jak fabrycznie, też jest taka gumeczka tu do tego mocowania, no to w zestawie mamy to samo. Ładnie, naprawdę wygląda to elegancko. To ten bączek był. Tak, no troszeczkę inaczej. No, robi wygląda, robotę. Ale pasuje nam plug and play. O, tutaj gdzie był problem z wyjęciem tamtego. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ten przychodzi bez problemu. Jakie jeszcze przewody w stalowym placie zdarza Ci się montować? No bardziej znana firma nawet od Goodricha, no to jest Hell. To jest bardzo, bardzo bogato ma ofertę. Też robi do wersji z ABS-em, do wersji bez ABS-u. Jakieś różnice, co mógłbyś powiedzieć? Moim zdaniem lepsza jakość jest jednak Goodricha. Tylko, a cenowo tak one są podobne? Cenowo mi się wydaje, że jest porównywalnie. Tam nie ma jakiejś dużej rozbieżności. Dlatego w motorsporcie, w samochodach czy w motocyklach sportowych, jakichś uczestniczących w rajdach czy coś, no to tylko takie przewody. No, tam... Bo one są bezpieczne i nawet jakieś uszkodzenia mechaniczne, jak w rajdzie samochód jedzie, no to jest stalowy, nie przetnie tak, go. Tak, przeleci przez gumowy przewód, jakaś ostra rzecz, jakiś kamień czy coś, może i go przeciąć. Nie? Jak nie masz hamulców w rajdzie, to już cię nie ma. Także w sensie one, na mecie cię nie ma wtedy. One mają sporo zalet. Ja to bardziej jestem ciekaw, jak one się będą zachowywać na drodze. Jakby to mnie fascynuje. Bo Gladius hamował poprawnie. Myślę, że dalej będzie hamował poprawnie. Tylko rzeczywiście wydawało mi się, że kiedy byliśmy na jakimś tam torze małym, to no właśnie, to hamowanie słabło. Tak, jakby... jeśli to jest najbardziej zauważalne, jeśli musimy kilka razy zahamować, na przykład na torze, do hamowania jakieś przed zakrętem, jeśli kilka razy wykonujemy, ten płyn wiadomo już dużo większą temperaturę osiągnie. No, no i wtedy ten hamulec coraz słabszy nam się staje, czyli taki gąbczasty. Tak, a tutaj mamy cały czas to samo. A ja nie hamuję na torze. Tu mamy ułożone, czyli możemy sobie już kurczę dokręcać i zalewamy płyn. Pierwszy układ za nami. Zabawa z odpowietrzaniem będzie. Ten trójniczek tylko do ramy sobie zostawimy na końcu do przykręcenia, bo tutaj trzeba będzie ten fabryczny, miałem wykorzystać uchwyt, ale znalazłem coś lepszego i po prostu sobie budeczko zdystansujemy tutaj, żeby on był w takiej pozycji.
i nie będziemy mieli konieczności korzystania z tego chwytu. Tak, tutaj już wywalamy całkowicie ten przewód, który idzie nam na błotniku, czyli od jednego zacisku do drugiego, tylko idą już te przewody z trójnika bezpośrednio do dwóch zacisków. Mają tą samą długość, ciśnienie będzie takie samo. Tak, super. Tak. Same plusy. O płynach chcesz nam coś też powiedzieć? No płyn, no to chyba... Jakie tam są różne właściwości? Czym się różni DOT 4 fabrycznie od DOT 5? Zawsze, fabrycznie jest DOT 4 zawsze zalewany. Te już lepsze płyny po prostu mają podwyższoną temperaturę wrzenia. Czyli jeśli agresywnie jeździmy, hamujemy, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo zagotowania tych hamulców. Tak, nasz Stick Alek ma swój ulubiony płyn hamulcowy też. On, tylko ten jeden, bo on wie, że wtedy... RBF 630, no, najlepsze co może być. Że... Czyli szanowni państwo, sugerujcie się przede wszystkim tym, co powie wam mechanik. Jeżeli nie macie własnego zdania, jak chcecie sobie wyrobić własne zdanie na temat płynu hamulcowego, to oczywiście ja też jestem... My zalewamy akurat to, co fabryka, no bo no, na motocykl pewno drogowy, najlepiej. Czyli... Ale jeżeli chcecie poprawiać fabrykę, to przede wszystkim zwróćcie uwagę na temperaturę wrzenia hamulców. Jeżeli wasze hamulce zaczynają wrzeć, to może lepiej, żeby tego nie robiły. Ale może to też wynikać z ilości wody, która jest już w płynie. No pewnie, jeśli mamy świeży płyn, no to jest dużo, dużo mniejsze prawdopodobieństwo niż na starym płynie, który już jest... dawno do wymiany i ma dużo wilgoci w sobie, no to wiadomo, że dużo szybciej będzie prawdopodobieństwo zagotowania tego. Czyli można zalewać świeży płynik i napełniać cały układ. Legendarne odpowietrzanie będzie teraz. Tak. Do tego bardzo przydatne narzędzie, czyli cesareczka podciśnieniowa. Już będziemy mieli tył, to już będziemy sobie na gotowo to odpowietrzać. Ja wezmę stary, żeby pokazać. Tak, tutaj tego fajnego też pajączka mieliśmy. Konkret. Do kamery. Proszę bardzo, to było. Tak wygląda zestaw, który zdjęliśmy. I cały ten przewód będzie coś takiego. Jest pozbawiony tego ciężkiego elementu, który był tak naprawdę łącznikiem. Podejrzewam, że tylko dla potrzeb montażu został on użyty, żeby łatwiej montować. Tak, no i żeby było taniej trochę. A stalowy oplot jest monolitem, nie ma żadnych łączników. Też tu lecimy z całością, czyli ze wszystkimi tymi metalowymi końcówkami też. I też będzie to ładniej wyglądało, no bo nie będziemy mieli tego widocznego. Ale to chyba i tak było plastikiem przykryte. Im dalej od wydechu, tym... Lepiej. Myślę, że tak, że wolniej się będzie grzało. Tak, on tutaj jest miejsce fajne, także jest możliwość przypięcia go do ramy, czyli nie będzie szansy, żeby on gdzieś tam w okolice wydechu sobie powędrował. Nie ma strachu, może śmiało wszystko lać, jak wszystko wejdzie. Teoria działa tak. Odkręcamy przewód, znaczy my, Tomek odkręca przewód, wywiera ciśnienie na klamce, po czym luzuje przewód, żeby zobaczyć, czy w płynie nie pojawiają się bąbelki powietrza. Tak, tu trzymamy sobie po prostu, czyli mamy ciśnienie teraz w układzie i tutaj upuszczamy. I razem z płynem, z tym ciśnieniem nam wychodzi powietrze dołem. Czasami jeszcze w bardziej zaawansowanych, że tak powiem, bo tutaj jest zwykła, klasyczna pompa. Mamy jeszcze fajnie, bo jest odpowietrznik przy pompie hamulcowej. To też sporo robi roboty.
jeśli mamy nowe klocki, no to wiadomo, tu jest nawet taka podziałeczka fajna w zbiorniczku. Widzisz takie wytłoczenie. O, nie wiedziałem, że to jest do tego. Jest pokazane, że dotąd powinien być. Będzie lepiej widać, no. O, tu jest wytłoczenie takie na zbiorniczku i dotąd, gdzie powinien być poziom. Ale w momencie, kiedy pompa jest równolegle do ziemi. Tak, bo jeśli tak nalejemy, no to wiadomo, tu nie będzie, czyli będzie troszeczkę mniej. Niby takie plug and play, niby zajmij przewód, a schodzi się. No tutaj nie jest tak do końca plug and play, bo my nie kupowaliśmy gotowego zestawu do Gladiusa. Tak. Tylko po prostu daliśmy na dorobienie sobie to, co sami sobie wymyśliliśmy, żeby nam to ładniej wyglądało i lepiej działało. Tak jest. Ale główna zasada działania i wymiany przewodów to mamy wszystko pokazane, tak jak ma być. Bo tutaj to mieliśmy dorobione te przewody po prostu w siateczce. A jeśli mamy już zestaw taki typowo pod motocykl jest zapakowany, to zawsze jest instrukcja montażu. I w instrukcji jest tych informacja przewodów, o, tak. O sile dokręcenia. I najważniejsza informacja w instrukcji, no to jest z jaką siłą właśnie dokręcać tutaj te śruby, gdzie mamy te miedziane uszczelki. Dlatego jeśli ktoś nie ma doświadczenia zbyt dużego i wyczucia, no to... To inwestycja w dobry klucz dynamometryczny. Malutki klucz dynamometryczny. Tyle w temacie z przewodami. Okej, to próby drogowe będą wtedy, kiedy będzie cieplej. Przeinwestowany Gladius, ciąg dalszy. No i zostaje tutaj nam składanie, no bo tutaj jeszcze zdjęliśmy sobie osłony chłodnicy, żeby się dostać tutaj do tych, do montażu tutaj tych przewodów hamulcowych, czyli składanie plasticzków, no to ale to już na większości filmów tu pokazujemy, jak się to robi. Tak, no potem przyspieszamy zdjęcia, bo to nie ma sensu pokazywanie tego. Tak, i tutaj już mamy przewodziki ułożone, czyli już będziemy mogli się zająć po prostu tematami elektrycznymi, czyli ułożenie już tych kabelków, podłączenie od manetek, no i jeszcze tutaj gniazdo zapalniczki będziemy podłączać. Okay. Ale tutaj mamy dosyć sporo miejsca, bo tam głęboko jeszcze jest fajna niewykorzystana przestrzeń, także te kabelki można sobie fajnie ułożyć. Ale to już w następnym filmie będziemy pokazywać. Działa! Człowieku!